Ten świat artystyczny to jest dla mnie też zawsze bardzo ciekawe, bo tak, wy jesteście takie dusze kolorowe, co sobie prawda, po prostu uwielbiają tworzyć. Ty jeszcze jesteś po prostu mega młodą laską i... Tak. Czy ty jesteś trochę zagubiona, jak chodzi o jakieś takie sprawy typu, nie wiem, podpisywanie umów, faktury, podatki, coś tam? Wiesz co, czy masz ludzi, kto się tym opiekuje? Ja się tym nie zajmuję, natomiast rozmawiamy o tym i wiesz, my jakby... To, że wiesz, ja mam 15 lat, to nie znaczy, że ja mam być głupia i wiesz, i po prostu totalnie nie ogarniać. A to jeszcze chyba 2 miesiące, wiesz, co? No zaraz, no. No, to nie wyprzedzajmy faktu. Ale się... No zaraz mam 15 lat. Kiedyś nie... będziesz marzyła, żeby sobie odejmować, więc no, ale naprawdę... No, bo moja mama nawet mówi, jak mówi, no, że moja córka ma 15 lat. No dlatego, że może ten... mentalnie. Nie, dlatego, że po prostu ja mam rocznikowo 15 lat. No dobrze, Sara, to możesz mieć 15, ale ja nie będę okłamywał widzów. Jeszcze 2 miesiące. Czyli ktoś się tym zajmuje. Jesteś taki słodziak. I nie za bardzo cię to obchodzi. Nie, ale wiesz, oczywiście, po co ja to mówię, ja cię muszę. Bo jak mi mówią, weź tam, podpisz coś tam, jakiś pit trzeba wysłać. Ja pitu, mówię, pitu, ja jeszcze nie jestem gotowy na dorosłych powiedz, świat. Pitu. Tak, dokładnie. Pitu. Świat dorosłych to jest jeszcze dla mnie za wcześnie, ja nie dam rady. No, zrób to za mnie, tata. Masz dobrych ludzi przy sobie. Tak, mam świetnych ludzi przy sobie. No i wiesz, to nie jest tak, że ja nie wiem, o co chodzi. Jakby mi mama wszystko tłumaczy, jak to się wszystko nazywa, wiesz, no ja muszę trochę ogarniać rzeczy, bo jednak to są, wiesz, moje pieniądze i moje umowy i to ja później będę, wiesz, w tym siedzieć, więc jakby, no ja muszę wiedzieć, co się dzieje, co nie? Natomiast no totalnie jakby to nie ja się zajmuję takimi rzeczami, ja, mi są rzeczy tłumaczone i w ogóle ja mam, wiesz, bardzo zdrowe relacje z moimi menadżerami i z mamą i z rodziną i ze wszystkimi. A jesteś rozrzutna? A, Daminda, czy lubię sobie ten? Tak. Nie no, co ty? Dobra, co tam lubisz? Nie zaczynamy jakie tego tematu. Nie. Jestem zakupoholiczką i to jest tak? Chore. Nie wracamy do tych wspomnień. Ale wiesz, każdy musi mieć taki etap w swoim życiu. Nie, ale potem patrzysz straszne na te wszystkie rzeczy i już wiesz, że okej, mam to za sobą. Nie, ale ja na tym pracuję. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze musi to pytanie paść, bo zawsze pytam o to osoby przed 18 rokiem życia, a już po 13, kiedy można mieć konto w banku. Mhm. Jakie są zasady po prostu związane z tymi zarobkami? Kto tego pilnuje? Wiesz co? No jakby... Jezu, szczerze ja nie wiem. Szczerze ja naprawdę nie wiem. To jest ciężki temat, bo ja bardzo nie lubię mówić o pieniądzach, rozumiem, wiesz? Nie, to nie jest do końca coś, co chciałabym mówić, bo to jest totalnie, wiesz, indywidualna kwestia każdego człowieka i to jakoś... Ja nie lubię po prostu tego tematu, bo ja wiem, jak to zawsze się... Ale zaczynasz podoba mi się twoja asertywność. A moją rolą zapytać, bo większość młodych ludzi mówi, że... I takie faktycznie też potem były nagłówki, że do 18 roku życia rodzice mi za bardzo nie ufali. Nawet nie wiedziałem, ile zarabiam. Musiała przejść ta magiczna granica, żebym zobaczył tak naprawdę swoje wiesz co? Nie, tak nie jest. To nie jest, ja mam dostęp do swoich pieniędzy cały czas i tylko ja mam dostęp do swoich pieniędzy, więc tak. W każdej kwestii życiowej, muzycznej faktycznie tu jest tak. Traktowanie ciebie po prostu jako osobę dojrzałą i zrównoważoną, poza zakupoholizmem. Oczywiście, nie, no ja też przesadzam, znaczy wiecie jak to jest.